Przyjrzyj się, rozejrzyj się. Stoisz dokładnie w idealnym miejscu. To jest dokładnie to miejsce, to jest dokładnie to ujęcie. To jest dokładnie to, na co się teraz patrzysz. Możesz patrzeć na to wszystko, co jest wokół ciebie i zobaczyć, że to wszystko to jest jedna substancja. To jest jedna rzecz. Jedna rzecz, z której zrobione jest wszystko i ty sam w sobie obserwujesz to wszystko i to jesteś dokładnie ty. I teraz najbardziej zdumiewająca rzecz to jest to, że masz poczucie kontroli. Masz poczucie, że jesteś sprawcą tego wszystkiego i w jakiś zdumiewający sposób jesteś w samym centrum tego wszystkiego, co się wokół ciebie dzieje. Możesz popatrzeć teraz, tak. Dosłownie. To jest zdumiewające, bo my jako ludzie możemy popatrzeć na to wszystko, co jest wokół nas, zrobić tego obraz, wiecie, tak jakbyśmy zrobili sobie obraz, zdjęcie tego, co jest wokół nas, a potem możemy próbować to wszystko kontrolować. I staramy się zarządzać tymi wszystkimi małymi rzeczami, naszymi myślami, naszym życiem, staramy się zarządzać naszą przyszłością, staramy się porządkować naszą przeszłość, tak aby mieć to wszystko pod kontrolą. Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że te wszystkie rzeczy, które chcemy mieć pod kontrolą, to jesteśmy tak naprawdę my, którzy próbują mieć kontrolę nad samymi sobą. Innymi słowy, próbujemy zamrozić samych siebie w czasie, próbujemy uchwycić taką ramę naszej rzeczywistości, a potem próbujemy ją zamrozić w czasie. Tutaj jakbyśmy próbowali zatrzymać czas w naszym życiu, wiecie? Bo czas tak czy siak płynie nieubłaganie i my doskonale wszyscy wiemy, że to życie się kiedyś skończy, nie? Śmierć to jest taka jedyna rzecz w naszym życiu, której nie unikniemy. Nikt z nas nie uniknie śmierci. I nieważne, w którą stronę byśmy nie poszli w naszym życiu, jest to jedno doświadczenie, które spotka nas wszystkich. Tak jakby same twoje narodziny zakładały, że umrzesz. I przez ten cały czas próbujemy uzyskać kontrolę nad urywkiem rzeczywistości, nad którym mi tą kontrolę mamy. Ale na dobrą sprawę, to czego jesteśmy świadomi cały czas w naszym życiu, to jesteśmy my sami, więc cały czas próbujemy obserwować samych siebie, aby mieć ten kawałek rzeczywistości pod kontrolą. No i w pewnym momencie możemy zadać sobie to szlachetne, duchowe pytanie. Kim jest kontroler rzeczywistości? Kim jest kontroler moich myśli? Innymi słowy, jak wygląda ten mechanizm, który kontroluje mnie, jeżeli to, co kontroluje mnie, to jestem ja? Rozumiecie? I to jest generalnie... No to nikogo tak na dobrą sprawę nie ominie. I to jest ten motyw, jak próbujemy znaleźć reflektora myśli, tak? Próbujemy odnaleźć tą osobę, która reflektuje myśli, bo ten, kto reflektuje, ten, kto kontempluje, jest dokładnie tym, co kontempluje, więc próbujemy złapać samych siebie, dosłownie tak jakbyśmy wzięli rękę i próbowali złapać się za głowę i próbujemy przytrzymać tą głowę i mieć ją pod kontrolą. Tylko kręcimy się w kółko cały czas, bo znowu, to jest tak, jakbyś był woźnicą w rydwanie, rydwanem jednocześnie i koniem jednocześnie. I koń i woźnica i rydwan są jedną rzeczą, ale cały czas udają, że są czymś oddzielnym. I koń ciągnie, powiedzmy, jakąś tam karetę czy wózek, czy woźnicę, tak? A w środku jest woźnica z tym batem i próbuje operować tego konia. A że my mamy system autorefleksji, to na dobrą sprawę próbujemy najbardziej kontrolować samych siebie poprzez samokrytykę, stawianie zasad, stawianie reguł. I cały czas pozostajemy z tym takim niesmakiem i z takim nadrzędnym poczuciem autorytetu, czyli kim jest myśliciel moich myśli, który kontroluje moje myśli,
i z czego złożona jest ta fundamentalna substancja, z której składa się moja myśl, bo wychodzi na to, że myśli kontrolują same siebie, że substancja kontroluje samą siebie, że rzeczywistość, która jest dookoła ciebie, kontroluje samą siebie. I na dobrą sprawę nie ma jakiegoś nadrzędnego kontrolera naszej rzeczywistości, bo to rzeczywistość jest po prostu samokontrolującym się mechanizmem, będącym samoświadomym bytem, który żyje w przeświadczeniu, że jest tobą. To jest niesamowite. Bo w ten sposób to jest tak, jakbyśmy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem, i nie bylibyśmy w stanie odnaleźć tego, czym jest to ja, i kręcilibyśmy się cały czas w kółko, próbując odnaleźć samych siebie, ale na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie siebie odnaleźć, bo nas nie ma, bo nie istniejemy, bo jako osoby, jako indywidua nigdy tak naprawdę nie zostaliśmy oddzieleni od rzeczywistości, bo cały czas jesteśmy jedną rzeczą i my poszukujemy tej jednej rzeczy, którą jesteśmy, ale nie jesteśmy w stanie ją odnaleźć, rozumiecie? Bo na dobrą sprawę cały czas już nią jesteśmy. To tak jakbyś w pewnym momencie się obudził i zdał sobie sprawę, o kurczę, jestem tym. I tak budzisz się do rzeczywistości. I to jest dokładnie to, czym jest oświecenie. I tak patrzysz i mówisz, o nie, to jest... Znaczy, o nie, o tak, to jest bez znaczenia, bo ty tym jesteś. I potem zaczynasz poszukiwać te wszystkie ciekawe teorie duchowe i czytasz jedną książkę, potem drugą książkę, słuchasz Alana Wattsa, Osho, wszystkich tych mistyków studiujesz, siadasz do medytacji, na dobrą sprawę, gdzie byś nie poszedł, i tak odnajdujesz to. Więc cały czas masz do czynienia właśnie z tym, kim jesteś. Innymi słowy, kontemplując kontrolę i próbując odnaleźć to, czym ta kontrola jest, tak samo kręcisz się cały czas w kółko. Innymi słowy, nawet nie jesteś w stanie tej kontroli zbadać, bo rzecz, którą kontemplujesz, jest tą rzeczą, która stanowi kontrolę nad tą rzeczą, którą kontemplujesz. Więc na dobrą sprawę jesteś wynikiem swoich własnych badań. I to narzędzie, które próbuje zbadać to, czym jest rzeczywistość, jest dokładnie tą rzeczywistością, która tak samo patrzy się na to narzędzie. To jest zdumiewające, ale tak po prostu jest. I całe nasze życie po prostu to jest tak, jakbyśmy mieli najcudowniejszy na świecie album ze zdjęciami i próbujemy pozachowywać te wszystkie zdjęcia i popakować je w te małe, takie malutkie mikroszufladki, aby im tam było dobrze i abyśmy mogli sobie w dowolnej chwili po prostu otworzyć ten album ze zdjęciami i moglibyśmy sobie pooglądać te zdjęcia, bo jedyne, co wiemy o samych sobie, to są te zdjęcia, które tam powkładaliśmy do tego albumu i te odbicia nas samych, które możemy dostrzec w oczach innych ludzi, bo na dobrą sprawę nie wiesz o sobie nic, dopóki druga osoba ci tego nie powie. Nie wiesz o sobie nic poza tym odbiciem w drugiej osobie. Jest to jedyna rzecz, którą wiesz o sobie, więc studiując kontrolę, tak czy siak nie unikniesz innych ludzi wokół ciebie, to znaczy musisz uwzględnić ich w swojej kontemplacji, tak samo jak musisz uwzględnić swoje własne otoczenie, musisz uwzględnić swoje własne myśli, swoje własne przekonania, musisz uwzględnić całą swoją psychologię, wszystkie swoje potrzeby, wszystkie swoje impulsy i zachowania w ciele i wszystkie prawa fizyki, którym podlegasz. Bo wszystko to ma wpływ na to, co definiujesz, mówiąc kontrola. To tak jak wsiadasz do samochodu i mówisz, że kontrolujesz gaz i hamulec, że kontrolujesz zmianę biegów, że kontrolujesz kierownicę, tak? Ale co tak naprawdę kontrolujesz? Mówisz, że kontrolujesz kierownicę, skrzynię biegów, że zmieniasz biegi, że kontrolujesz gaz i hamulec, że w pewien sposób masz wpływ na ruch, którym jedziesz. Ale tak na dobrą sprawę rzecz, to, co próbujemy uchwycić, kontemplując kontrolę, jest ta rzecz, którą kontrolujemy. I nigdy nie... Rozumiecie? To jest tak, jakby pomiędzy naszymi oczami była taka czarna, ciemna plama i nie jesteśmy w stanie jej odnaleźć. Nie jesteśmy w stanie na nią spojrzeć, bo ona jest po prostu niewidoczna.
jest tak jakby ukryta za nami, za naszymi oczami. I to jest dokładnie to, na co próbujemy wskazać, chcąc odnaleźć kontrolę w naszym życiu. To jest niesamowite. Bo tak cały czas próbując odnaleźć to, czym jest kontrola, kręcimy się w kółko, wiecie? I właśnie tym jest kontrola. Kontrola jest tym kółkiem, które cały czas gania samo siebie. To nie jest tak, że ta kontemplacja jest jakaś pogmatwana, albo te słowa, których ja używam, to jest jakieś masło maślane i próbuję was tutaj oczarować. Nie, kontrola jest właśnie tym samo uświadamiającym się kółkiem, które cały czas goni samo siebie. Bo gdybyś próbował zatrzymać to kółko, to byś stanął w miejscu. Innymi słowy, zablokowałbyś się. Nie byłoby czego kontrolować, bo po prostu nadal stałbyś przy tym jedynym obrazie, który próbujesz kontrolować. Czyli tak na dobrą sprawę nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Cały czas jedyne, co możesz robić, to tylko poruszać się w kółku. Nic nie można z tym zrobić. To jest tak jakby powiedzieć komuś, aby zjadł swój własny ogon i jednocześnie był w trakcie trawienia i jednocześnie był w trakcie rośnięcia i rozbudowywania swojego ciała jednocześnie. To jest jak wąż, który zjada swój własny ogon i w ten sposób rośnie i jeszcze bardziej zjada swój własny ogon. To jest niesamowite, wiecie? I to jest cały wszechświat, który wprawia sam siebie w ruch. To jest ten fundamentalny mechanizm naszej rzeczywistości. Tym jest życie. Jest takim właśnie cyklem, który się cały czas powtarza w kółku. Tak działa grawitacja. Tak działa cały wszechświat. Wow. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.